Pao, panu. Chciałbym, żebyśmy może przez chwilę jeszcze skłonili nasze głowy i podziękowali Panu. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas. Tak jak mówiliśmy, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za to, że możemy się razem spotykać pod słowem Panie, że mamy tę możliwość Panie i ten przywilej Panie, że możemy tutaj być wspólnie w większej grupie Panie niż w jakimś spotkaniu domowym, Panie. Bardzo Ci dziękujemy za ten przywilej, Panie. Ja też daję, aby to słowo i cały ten czas był dla Twojej chwały, dla naszego zbudowania. Amen. Drodzy kochani, chciałbym może od tego zacząć, że oglądałem sobie ostatnio zdjęcia na naszej stronie. Widzę, że tam trochę brakuje nowych zdjęć, jako coś tam może jest uzupełniane. Ale zwróciłem uwagę na zdjęcia, które no, już są z, od zawsze tam, gdzie są zdjęcia takie archiwalne z budowy z, tutaj zboru z dawnych lat. Wiecie, i tak przeglądałem te zdjęcia i patrzę, tu taki brat, tam taka siostra, e, osoby mi znane, część z nich jest, jeszcze służy, jest między nami, e, są zbudowaniem dla nas i zachętą. Ale też były osoby, których już nie widzimy, nie? które gdzieś już są u Pana, gdzie już zakończyły ten bieg, ale my jesteśmy tymi, którzy biegną dalej i służą. Kochani, i wokół tego też trochę chciałem, aby zbudować moją dzisiejszą usługę, bo taki werset był dla mnie taki szczególny i chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy list do Koryntian. 15, 50. A tak, bracia moi, mili, bądźcie stali, niewzruszeni. Zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud Wasz nie jest daremny w Panu. Kochani, to jest taki werset, który często. Ee... Mi się zawsze tak wydawało, był dedykowany dla osób, które gdzieś tam wchodziły w służbę, czegoś się podejmowały i często ten werset był dla nich w jakiś sposób szczególny i taki ważny. Kochani, ale ten werset nie jest tylko dla jakiejś takiej wybranej osób, jest dla każdych z nas. Bracia, siostry moje miłe, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. W innym tłumaczeniu, bo widzę, że Szymek Szymon na moją, że tak powiem, instrukcję wyświetla to, co jest z Brytyjki. Bo ja się to, to, tym wydaniem akurat posługuję, bo lepiej mi się czyta. Ale przeczytałem sobie też ten fragment z tej współczesnej, myślę, z tego tłumaczenia, z którego pastor często usługuje, albo zawsze. I tam jest troszeczkę jeszcze bardziej tak niesamowicie to oddane. Wciąż tryskający poświęceniem w dziele pana. Czytam tylko ten fragment. Którzy poświęcają całą swoją energię dla pana, też jest napisany w słowie życia. Wiecie, coś takiego niesamowitego, bo mówi o czymś takim, że e, nasze życie to nie tylko e, dziękowanie, ale też służba, też poświęcenie. I kiedy patrzyłem na zdjęcia, e, na te takie archiwalne, e, widziałem tylu braci i sióstr, którzy naprawdę swoje życie kładli. E, Poświęcali swój czas, swoje siły, swoją energię do tego, aby służyć Bogu Kościołowi, aby zbór się mógł rozwijać. Były tam, oglądałem zdjęcia, jak budowana była ta kaplica od podstaw. Zdjęcia czarno-białe, bez jakichś tam retuszu i tak dalej. A tyle cennych osób, tyle cennych twarzy. I widziałem osoby, które dla mnie były są często taką zachętą w ich poświęceniu, ich wierności, i to osoby, które są stałe. I kiedy czytamy ten fragment tutaj z pierwszego Koryntian 15,58, Sebastian ostatnio mówił o. E, o czym? O wierności, tak. A ja chciałbym tutaj, aby się skupić trochę na stałości. Bracia moi, mili, bądźcie stali, niewzruszeni. Czytając wcześniej ten rozdział. 15. Apostał Paweł mówi o, o czymś, o zmartwychwstaniu, o tym, co mamy w Jezusie Chrystusie, o nadziei niezniszczalnej, o tym, co jest nadzieją naszego życia i nadzieją życia wiecznego. I że mamy przed sobą wspaniałą perspektywę. Ale to też, jakby tu jest podsumowanie w tym 58 wersecie, że A tak, bracia moi, mili, bądźcie stali, niewzruszeni. Zawsze pełni zapału, pełni zapału do pracy dla Pana. Myślę, że tutaj aby apostoł Paweł podkreśla pewne rzeczy, że w Jezusie Chrystusie mamy zwycięstwo, zwycięstwo zawsze jesteśmy zwycięzcami. I w tym wersecie jeszcze wcześniejszym, 57, czytamy, pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy czytamy te fragmenty i widzimy, jak wiele Pan Bóg nam dał, ale to też wskazuje nam to, że nie tylko daje nam tutaj zwycięstwo, daje nam dziedzictwo, które mamy tutaj na Ziemi, nie tylko mamy to, co mamy w Jezusie Chrystusie, ale też wskazuje na to, co nas czeka. Życie wieczne. Życie z Jezusem. Coś, co takie wydaje się, czasem dla nas takie bardzo odległe. Myśmy jakiś czas temu rozważali na naszym takim studium wieczornym z Anią i z Renią. Też był taki fragment, który mówił o niebie. I kiedy się zastanawialiśmy nad tym, jak wygląda niebo, czy potrafimy sobie to wyobrazić, nasze. Jakieś takie myślenie, stwierdziliśmy, że jest takie ubogie, ja Mówię o sobie, że tak nie do końca potrafię sobie obrazić. Renia podsumowa, najważniejsze w tym wszystkim będzie, że my będziemy z Jezusem, będziemy szczęśliwi, będziemy mogli wreszcie być z Panem. E, jakieś tam myśli mieliśmy, jak może niebo wyglądać, co się tam będzie robić i tak dalej. Kochani, ale są też wersety, które nam troszeczkę o tym mówią, i może przeczytajmy tylko, żeby tak trochę nakreślić i to nie będzie jakby takim głównym moim tutaj zwiastowaniem. Rzymian, otwórzmy może Rzymian 8,18. List do Rzymian 8,18. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Następny taki fragment Efezjan 1 17 18. List do Efezjan, pierwszy rozdział, 17 18 werset. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał Wam Ducha Mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I myślę, że czytając te fragmenty, yy, widzimy, że. Że nasze powołanie jest takie wspaniałe, wielkie i niesamowite, ale my tego tak do końca nie potrafimy zrozumieć. Ja tego nie potrafię, aby do końca zrozumieć. Tylko Duch Święty może mi to objawiać i pokazywać. I często w takich sytuacjach, kiedy chcemy sobie wyobrazić, jak to będzie, to czytamy ten fragment znany z 1 Koryntian 2:9. Pierwszy list do Koryntian. Drugi rozdział, dziewiąty werset. Głosimy wtedy, jak napisano: czego oko nie widziało, i ucho nie słyszało, i, do co, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Kochani, jest to taki werset, który myślę, że jest dla nas taki, aby podsumowujący, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało czego nie potrafię zrozumieć i wyobrazić sobie tego niesamowitego czasu i tego niesamowitego miejsca i tego czasu spędzonego już z Panem Jezusem, z moim zbawicielem. I teraz gdyby wracając do tego e, fragmentu, e, który jest dla mnie takim przewodnie z pierwszego listu do Koryntian z e, 15. wersetu, gdzie wcześniej w tych wersetach e, apostoł Paweł mówił o on, e, o zmartwychwstaniu, o, właśnie o takich rzeczach, o zwycięstwie, które mamy w Jezusie. I ten werset zaczyna się od takiego sformułowania, a tak. W tłumaczeniu, myślę, tym współczesnym chyba było dlatego. Czyli jest coś takiego, co wskazuje, że te, aby apostoł Paweł chciał nam powiedzieć, że skoro mamy tak wielkie i wspaniałe rzeczy w Jezusie Chrystusie, to skoro jesteśmy zwycięzcami, to też powinniśmy żyć takim życiem, które jest ukierunkowane na życie wieczne. Aby to życie doczesne, które tutaj mamy, było pod takim panowaniem tego naszego życia wiecznego, naszym takim, mamy kierować nasz wzrok na to życie wieczne, nie skupiać się na tych rzeczach takich doczesnych. I myślę, że w jakiś stopniu to rozumiemy i chcemy tak żyć, aby się Panu Bogu podobać. Ale te słowa, a tak, ale, a tak bracia moi, wskazują na to, że, że jest to takie wezwanie do działania, że jest to takie wezwanie do. Skoro jesteście zwycięzcami, macie taki wielki dział, macie tak wielkie, wspaniałe obietnice, to. Jest to wezwanie do tego, aby coś czynić, aby być kimś, jest to takie wezwanie do działania, do aktywności, do służenia. I gdyby popatrzeć na ten werset, to możemy zobaczyć takie, taką charakterystykę, jaką, takie cechy, którymi się powinien charakteryzować człowiek wierzący. Czyli czytamy, że ma być stały, niewzruszony. Zawsze pełen gorliwy i pełen zapału do Pana, i ma być pewien nagrody, bo ten trud, który mamy w Panu, nie jest daremny. Kochani, kiedy czytałem ten fragment, to zobaczyłem to, że nasza taka stałość jest taka bardzo ważna, że jest to taka rzecz w naszym życiu, która ma znaczenie dla Boga. Czym jest stałość? To jest coś, co e, kiedy używamy tego słowa, może tutaj apostoł Paweł, kiedy e, mówił o tym, e, mówił o tym, że jest to słowo oznacza, że ktoś trzyma się wiernie Ewangelii w każdych okolicznościach, niezależnie od tego, co przechodzi, jakie doświadczenia, jakie próby przechodzi, ale jest wierny i nie zmienia swojej postawy. Myślę, że często, jeżeli ktoś jest taki zmienny, używa się takiego określenia, że, że jak, jak chorągiewka, jak powieje z lewej, to w lewo, powieje z prawej, w prawo, jest zmienny w swoich poglądach, w swoich postawach. I często tak mówimy, no mówimy, może tak używamy takiego sformułowania, kiedy myślimy o niektórych politykach i tak często to jest przedstawiane, że jest opcja była lewo, to się przyczepili, kiedy się zmieniło coś, to poszli w drugie ugrupowanie, zmienili swoje poglądy, znowu potem zmienili. Kochani, a tutaj mamy to, czego oczekuje od nas Bóg abyśmy byli stali, niewzruszeni, żebyśmy byli tymi, którzy są tacy niezachwiani. Renia kiedy się tak zastanawiała, bo się mnie pytała, co, o czym będę mówił. Chyba nie ta kartka, bo mi napisała na kartce swoje myśli, parę takich myśli, co to jest stałość, mówię o stałej temperaturze, stałym ciśnieniu, o, o czymś, co jest takie ważne, w naszym takim zdrowiu fizycznym, ale też napisała mi tylko taki, no bo to były chyba parę takich zdań, napisała, że stałość wynika z systematyczności i dyscypliny i regularności. Czyli to, co jest w naszym życiu, że jesteśmy stali, niewzruszeni w naszej wierze, wynika też z tego, w jaki sposób żyjemy. Czy jesteśmy zdyscyplinowani, systematyczni w wielu rzeczach. Wiecie, I kiedy czytałem ten fragment, a przypomniałem sobie też te zdjęcia, które oglądałem, widziałem też parę twarzy, które znałem, a które są, gdzieś, żyją jeszcze, ale odeszli gdzieś, gdzieś zachwiali się w swojej wierze, i to było dla mnie takie przykre, patrzę. Taki gorliwy, taki aktywny, służył Bogu, e, służył też zborowi, e, w sensie jakiejś pomocy i tak dalej, a gdzieś się pogubił w swoim życiu. Być może troski, może ciężary, które gdzieś go tam dogniotły i nie potrafił sobie jakoś z tym poradzić. Może jakieś e, przyjemności tego życia spowodowały u kogoś innego jakieś odejście, może jakieś zgorzknienie, pielęgnowany grzech spowodował to, że gdzieś się zagubili. Wiecie, i patrząc na to zdjęcie, właśnie zadałem sobie pytanie, co się dzieje. Jakie mogą być przyczyny tego, że niektóre osoby wierzące gdzieś tam chwieje się, są chwiejne w wierze, są niestabilne, gdzieś tam często upadają. I pierwszym z takich powodów uważam, że jest to, że zbyt mało ich w życiu. A może w naszym życiu jest Słowa słowa Bożego, którym mamy się karmić? Słowa, które ma być takim mieczem, która ma pokazywać nam na to, co niewłaściwe w naszym życiu, przemieniać. Ma też to Słowo Boże nas, nas przemieniać, nasz umysł, nasze myślenie, naszą postawę. I wiemy, że są takie wersety, które o tym mówią: że Słowo nasze jest pochodnią drogą naszym, ścieżką naszym, że Słowo jest mieczem. Bo jeżeli idziemy za Panem Jezusem, zboczymy z tej drogi, jeżeli nie jesteśmy ugruntowani, jeżeli nie znamy Bożego Słowa, to gdzieś zaczynamy w pewnym momencie, jesteśmy otępiali, nie umiemy walczyć, nie, dajemy, nie możemy dać odporu przeciwnikowi i nie potrafimy zwyciężać. Jeżeli znamy Boże Słowo, które jest tym mieczem, potrafimy pokonać wroga, możemy dać mu odpór słowem, możemy mu dać odpór znając nasze obietnice, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Kiedy idziemy za Jezusem, kiedy znamy Boże Słowo i umiemy w trudnościach w różnych sytuacjach wziąć Boże Słowo, Jego obietnicę, to możemy zwyciężać. Nawet kiedy nas nieprzyjaciel chce omotać, owinąć kokonem jakimiś rzeczami, kiedy znamy Boże Słowo, możemy dać odpór i możemy zwyciężać, ale też jednocześnie musimy zwrócić swój wzrok. Ku górze, skąd nadchodzi pomoc, kiedy możemy zobaczyć, gdzie mamy iść, gdzie możemy się uchwycić i możemy iść dalej za Jezusem. I to jest taki pierwszy jakby powód, dlaczego niektórzy wierzący chrześcijanie chwieją się w swojej wierze, kiedy przychodzą różne sytuacje, upadają gdzieś, nieprzyjaciel ich niszczy, gdzieś odchodzą. Drugą taką przyczyną, którą sobie ja tutaj zaznaczałem, e, chwiania się w wierze jest polegania na tym, jak się czujemy, na okoliczności, na sytuację, e, bo możemy, e, że tak powiem, naszymi emocjami, u, u, odczuciami zobaczyć to, co e, widzimy i to może nas przytłoczyć. Nie? I to może jakby powodować to, że zachwiejemy się w wierze to może spowodować, że te troski, jakieś problemy zaczną dominować w naszym życiu. I kiedy czytamy, czytamy na przykład 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, tam jest mowa o bohaterach wiary, którzy przez wiarę dostąpili tego i tak dalej. W końcowych tych fragmentach, w wersetach jest napisane, że niektórzy... Zginęli śmiercią męczeńską, byli przeżynani, musieli uciekać i, i tak dalej. Wiecie, i to tak dawało mi tak do myślenia. Gdzieś chyba w niedzielę czy w poniedziałek oglądałem sobie tak na online, bo był dzień chyba modlitwy za prześladowany kościół, teraz ogłoszony. i Oglądałem sobie taki fragment dzielenia się, takiego braterstwa, te zagata i Maciek Strzyżewscy, którzy działają w Pakistanie, czyli kraju taki bliski, to sąsiaduje z Indiami, gdzie my mamy relację od Leszka i wiemy, co się tam dzieje w Indiach. A oni od wielu lat prowadzą kościół uliczny w Gdańsku, a też od chyba dwóch lat służą w Pakistanie, gdzie zostali zaproszeni. Oni tego nie planowali. Wiecie, i jak mówili o tym, co tam się dzieje, jakie są prześladowania, gdzie Pakistan jest według jakiejś tam listy na piątym miejscu pod względem prześladowań wobec chrześcijan, to jest to naprawdę takie bardzo wymowne. Gdzie, czasami gdzieś na Facebooku możemy zobaczyć różne relacje, gdzie ludzie w, w Pakistanie e, gdzieś za wiarę zostają, że tak powiem, zlinczowani, e, gdzie tracą życie, gdzie często są bardzo, bardzo mocno e, prześladowani. I to, ma, to jest takie bardzo rzeczywiste w tym kraju, gdzie e, diabeł się panoszy, e, gdzie jest e, ogromne zróżnicowanie. I oni mówili, że w tym kraju, według jakichś tam szacunków, i to wcale nie takich tylko przez chrześcijan, ale takich zewnętrznych szacunków, jest 3 miliony takich niewolników, którzy pracują w fabrykach cegieł. I to było takie bardzo dla nich niesamowite, że w takich czasach takie niewolnictwo istnieje. 3 miliony ludzi około, którzy jak się dostaną do tej fabryki, w zasadzie nie mają szans jej opuścić. Oni pracują po 12-14 godzin w biedzie za bardzo niską pensję, która wystarcza im tylko na pokrycie takiego dwóch posiłków i to jest wszystko. Tam się rodzą dzieci, oni tam umierają i tak to funkcjonuje. Taka straszna rzecz, ale w tym wszystkim jak mówili, w Pakistanie jest wielkie przebudzenie. O którym i to jest takie budujące coś niesamowitego, że w tym kraju, gdzie jest takie wielkie prześladowanie, tak wiele osób przychodzi do Jezusa. I to nie na zasadzie takiej, że, że będzie mi lepiej, że będę miał łatwiejsze życie. Nie. Oni. Decydując się pójść za Jezusem, wiedzą, że mogą stracić życie, że to jest coś, co może ich przekreślić, że mogą ponieść bardzo surowe konsekwencje swojej decyzji pójścia za Jezusem. A jednak w tym kraju jest wielkie przebudzenie wśród szczególnie biednych ludzi. I kiedy oni mówili o tym, Agata z Maćkiem, gdzie byli, i mówi w miastach dużych jeszcze te społeczności są takie e, e, zbory mogą jakoś funkcjonować chociaż musieli mieć eskortę uzbrojonych braci żeby nie było czegoś tam żeby ktoś nie porwał i coś im nie zrobił jak tam byli ale szczególnie na wioskach tam to już jest w ogóle bieda jest ogromne prześladowanie i to, co ciekawe, co oni mówili, ja was może też tak zachęcam, możecie gdzieś tam wejść i posłuchać to, o czym mówili, że oni byli tak zbudowani postawą tych ludzi, którzy w tych okolicz okolicznościach, gdzie nie mają nic, często nie starcza im na... często muszą głodować, żyją w skrajnie złych warunkach, chorują, bo... Nie ma jakichś sanitarnych w ogóle rzeczy. Wodę piją prawie że ścieki, niektórzy. I to powoduje wiele, wiele problemów. Ale w tym wszystkim, jak spotykali wierzących ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi, to widzieli w nich radość. Ci ludzie oni byli wręcz zszokowani. Ci ludzie byli pełni radości, nie czuli się pognębieni, nie, nie czuli się kimś bez nadziei, ale oni mieli, nie mieli żadnej depresji, żadnych jakichś takich rzeczy, ale byli pełni radości, takiej Bożej radości. Wiecie, coś, czego, jak oni mówili, często nam brakuje tutaj ludziom zachodu. Nie? I oni byli przytłoczeni tą biedą, którą widzieli. Gdzieś tam byli na wioskach, jechali do wierzących, żeby się z nimi modlić. Szli i myśleli, że wchodzą do jakiejś chlebu, obory, a to było mieszkanie. Tam mieszkali wierzący ludzie. Oni nie mieli i lepszych warunków. I kiedy ich pytali, o co się mamy, o co się modlić? I oni patrząc, widzieli totalną biedę, totalne prześladowanie. A ci ludzie mówili: Módźcie się o nas, abyśmy mieli więcej Ducha Świętego, abyśmy byli bliżej Boga, abyśmy mogli innych prowadzić i służyć innym, aby być dla innych skazaniem na Jezusa. Wiecie, niesamowita taka gorliwość, niesamowite takie poświęcenie, aby służyć Bogu. I w tej biedzie mogą doświadczać wielkich cudów, wielkich błogosławieństw. Ta fundacja, którą tam Maciek, Zagatą założyli, przez darczyńców, głównie z Polski, z tych fabryk cegieł, z tego niedwolnictwa dotychczas wykupiło chyba 60 rodzin, czyli gdzieś około 300 osób. I to nie są małe kwoty, nie? Ci ludzie nigdy nie byliby w stanie tak po ludzku, sami, że tak powiem, się wykupić z takiej fabryki. Nie wiem na czym to polega do końca, dlaczego tak jest, ale tak jest. To są ogromne ilości ludzi takich biednych i w tym wszystkim. Też widzieli coś takiego, kiedy byli na przykład na takiej społeczności, gdzie oni w tej chwili pomagają tym ludziom, gdzie są, zakładają, wspierają zakładanie takich szkół dla tych dzieci w tych fabrykach cegieł, starają się im pomóc. To też widzieli takie ogromne poświęcenie tych ludzi i tą miłość do Jezusa. Czyli nie byli ci ludzie przytłoczeni tym, że są tak zgnębieni. Byli pełni radości, ufności do Boga, a jednocześnie pełni takiego oddania. Kiedy była kolekta tam na, tym, na tej społeczności, tam w tej fabryce cegieł, oni naprawdę się, Agata z Maćkiem, czuli tak bardzo zaskoczeni, kiedy ci ludzie jakieś grosiki wrzucali. I oni mieli świadomość, że ci ludzie wrzucają coś, co w ogóle im jest niezbędne na przeżycie praktycznie, ale oni są uczeni tego aby dawać, aby z innymi się dzielić, aby się z innymi dzielić nie tylko ewangelią, ale tym, co posiadają, oddając to, co praktycznie jest im niezbędne, jest im po prostu mają za mało wszystkiego, ale są wdzięczni, są pełni radości i Bożego takiego pokoju. I nie patrzą na te zewnętrzne okoliczności, nie patrzą na to, co się dzieje, ale patrzą na Jezusa i cieszą się. Jest wielu gorliwych takich chrześcijan, którzy mówili o jakimś młodym chrześcijaninie, chłopaku, który po 12-14 godzinach dalej, jeszcze idzie tam i głosi Ewangelię, zwiastuje, dzieli się. Wiecie, no niesamowite rzeczy. W kraju, gdzie jest ogromne prześladowanie, czegoś, co my tak do końca znamy tylko z opowieści, jak leszek tutaj jest, co się dzieje czasami w Indiach, i tak dalej. W Pakistanie jest tak samo, a może gorzej. Wiecie, i to dla nich było ogromnym zbudowaniem. Oni, się, oni czuli taką bezsilność z jednej strony. Ale z drugiej strony, Bóg im też pokazywał, co mają robić, w jaki sposób mogą pomóc, na, na to, w jaki sposób mogą wspierać tych ludzi. Trzecią taką przyczyną chwiejności jest poleganie na ludziach, a nie na Bożym słowie. W liście w, w, w księdze Jeremiasza w 17 rozdziale, w 5 wierszu jest napisane. Tak mówi Pan przeklęty mąż, który na człowieku polega, i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Kochani, my to wszystko wiemy, ale tak często w życiu chrześcijan pojawiają się osoby takie charyzmatyczne i tak łatwo pójść za takimi osobami. A ty, kiedy tych osób braknie, okazuje się, że wiara takiego człowieka, który polegał na człowieku, gdzieś e, zaczyna się walić. Ostatnio e, dostałem taką Takiego przykrego SMS, a od mojego takiego przyjaciela, z takiej wspólnoty, której nie znacie, i tego człowieka też nie znacie. Odszedł do pana ich lider wieloletni. Wiecie, i ten SMS, mój przyjaciel, napisał w ten sposób. On już jest u Pana, dokończył biegu, ale my dalej biegniemy i służymy Panu Bogu. Wiecie, to jest takie ważne, że mimo, że ta osoba była taką bardzo charyzmatyczna dla mojego przyjaciela, to był ojciec duchowy, on mu zwiastował Ewangelię, prowadził go, był jego ojcem takim duchowym i dla wielu ludzi. Nie? On... I w momencie, ja tak jak usłyszałem tą wiadomość, to myślałem, oj Panie Boże, no takie trudne czasy, teraz dziwne, a gdzieś taki człowiek, który by się przydał takiej wspólnocie, dalej, takiej społeczności, gdzieś od jest, zabierasz go do siebie. Nie rozumiemy tych bożych dróg, ale on już jest u Pana, a oni dalej są wierni Bogu i chcą służyć Bogu i chcą iść za Bogiem. Ich wiara nie zachwiała się, że, że kogoś nie ma, kogoś brakło, bo nie polegają na człowieku, ale na Panu. I to jest takie ważne, abyśmy w naszym życiu... Fajnie jest, jak są osoby takie z charyzmą, które gdzieś tam możemy posłuchać zwiastowania, gdzieś możemy być, że tak powiem, zachęceni przez ich postawę, przez ich odwagę, przez ich wizję, ale z drugiej strony, jeżeli nie polegamy na Panu, a gdzieś tam przenosimy ciężar swojego zaufania na takie osoby, to może się to bardzo źle skończyć i możemy się zachwiać swojej wierze, ta stałość w naszym życiu może, że tak powiem, gdzieś się skończyć. Kolejnym takim powodem tej chwiejności wierzę, tego braku stałości jest brak społeczności z Bogiem, takiego codziennego. Tak jak Mirenie napisała, że ta stałość jest wynikiem Regularności i dyscypliny, i to się wynosi, i wtedy człowiek jest stały, kiedy jest regularny, zdyscyplinowany w modlitwie, w czytaniu Słowa. I myślę, że znamy ten werset z Ewangelii Jana 15:5. 15, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie? a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo, ze, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Wiecie, kochani, tak wiemy o tym, że bez takiego, w życiu takim naszym cielesnym, bez właściwego pokarmu, bez systematycznego spożywania właściwych pokarmów nasze życie, nasze zdrowie gdzieś zaczyna podupadać. Wiecie, i tak samo jest tak, jeżeli w życiu takim duchowym zaniedbujemy kiedy nie mówimy tutaj o poście teraz, ale o zaniedbaniach, kiedy nasza, moja społeczność z Jezusem, czy przez czytanie, czy przez modlitwę jest dziś zaniedbana, w tym momencie moje życie nie jest już takie stałe, gdzieś tam pojawiają się luki, przez które nieprzyjaciel może nas atakować. Taką następną rzeczą, przez, która może powodować, że nie ma stałości w naszym życiu, może być grzech. Myślę, że kiedy pomyśleliście o tym, mogło to nawet się pojawić na takim pierwszym planie: że grzech powoduje grzech niewyznany, gdzieś tam ukryty, nawet może spowodować to, że w naszym życiu nie będzie wzrostu, nie będzie przemiany, a będzie coś spowodowało, że będzie rósł jakiś korzeń czy gorzkości, coś, co się Bogu nie podoba. I w liście do Hebrajczyków 12.1 czytamy że to i my mając wokół siebie tak wielki obok świadków złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech który nas usiedla biegnijmy wytrwale wyścigu który jest przed nami Wiecie grzech jest tym który powoduje że nie mamy siły że powstrzymuje nas w działaniu w aktywności dla Boga powoduje że tracimy ducha stajemy się wycofani i i nie ma w nas rozwoju duchowego. Ja tak trochę skracam. I jeszcze jedną taką rzecz, którą sobie wypisałem. Przyczyną takiej chwiejności że jest to, że skupiamy się na otaczających nas okolicznościach niż na Bogu. Wiecie, i tu wrócę znowu do Pakistanu, do naszych braci i sióstr, którzy mogą być dla nas też zachęceniem. Gdzie jak Agata z Maćkiem mówili, e, oni też widzieli postawę tych ludzi. I Agata przeczytała Psalm 23, pierwszy werset. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. I ona mówi w życiu pakistańczyków: oni dosłownie biorą to słowo. Pan jest pasterzem moim. Skoro on jest moim dobrym pasterzem, to na pewno niczego mi nie braknie. Tu i teraz i w przyszłości. Wiecie, coś takiego, co ona widziała w życiu tych naszych braci i sióstr tam w Pakistanie, widzieli, gdzie mogli widzieć, że te osoby patrzą na Boga, na Jezusa, a nie zwracają tak uwagi na to, co jest wokół, na te prześladowania, uciski, biedę. Wiecie, czasami w naszym życiu jest trochę inaczej, i oni też odnoszą to ogólnie, jako do ludzi Zachodu, że patrzymy, a może powiem ja patrzę często na swoje problemy, tu mi czegoś brakuje, tam czegoś coś mi się nie udało, jest ja tuż czymś zawaliłem swoje biedy i patrzę potem no ten pan Bóg mi tak do końca no modlę się, nie ma odpowiedzi, a pan Bóg nie odpowiada. No nie wiem, czuję się taki trochę nie umiem tego ubrać teraz słowa, ale były takie momenty w moim życiu, gdzie modliłem się, czy modliliśmy się z żoną, gdzie długo nie było odpowiedzi, ta sytuacja się aby była tak trudna i uciążliwa, i czasami ja potem utyskiwałem Panie Boże, no przecież modlimy się, już to jest, jakby jesteśmy rozciągnięci, i ja nie widzę rozwiązania. Panie, czy Ty troszczysz się o moje życie, czy Ty widzisz w ogóle jakieś rozwiązanie dla tej sytuacji? Wiecie, ja mówię od siebie, może wy trochę inaczej przeżywacie, ale tak czasem jest, że patrzymy na nasze problemy i patrzymy dopiero później na Boga, który jest wielki, potężny. Oni mówili w Pakistanie, ludzie wierzący. Ogólnie muszą patrzeć na Boga i patrzą na tego, który jest dobrym pasterzem. I ten jest tym, który zaspokoi ich każdą i zaspokaja każdą potrzebę. Oni nie patrzą na te zewnętrzne rzeczy i dlatego są zwycięzcami, są pełni radości, są pełni pokoju, nie czują się poniżeni, nie, są, nie czują się pokonani, ale czują się zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. Tak tu jest napisane, że mają zwycięstwo. Który, ale Bogu, który niech będzie dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Oni tak żyją, są, są zwycięzcami w Jezusie Chrystusie, bo patrzą na tego pasterza, który ich prowadzi, który ich wzmacnia i posila, i troszczy się o ich sytuację, coś czego my tak do końca nie potrafimy zrozumieć. Możemy sobie powiedzieć, że no, oni tak się wychowali, i tak dalej. Ale ja myślę, że to jest kwestia też gorliwości, tego oddania, pójścia za Jezusem. Wiecie, i to dla nich było takim wielkim zbudowaniem postawa tych ludzi, naszych braci i Sióstr. Tam, gdzie jest wielkie przebudzenie, o czym możemy sobie tutaj w Polsce na razie pomarzyć. Nie? Wiele osób idzie, podejmuje decyzję pójścia za Jezusem i służą mu. I myślę, że to jest dla nas taką zachętą, aby patrzeć na bohaterów wiary, ale też na tych naszych braci i sióstr, którzy gdzieś tam w ucisku, a są zwycięzcami. Tak, pastor mówił, że nic już nie jest takie same, tak się mówi, że wiele rzeczy się zmieniło. My też nie znamy pewnych rzeczy, co będzie w przyszłości, ale nie musimy się bać, bo mamy dobrego pasterza, tego, który chce nam każdą naszą potrzebę zaspokoić, dodać nam siły zwycięstwa w każdym boju, w każdej sytuacji, w której przechodzimy. Kochani, ja skracam, jeszcze miałem taki parę podpunktów, ale może chciałbym na tym zakończyć, że żebyśmy patrzyli zawsze na Jezusa, na Pana Boga, na tego dobrego pasterza, a nie na te okoliczności, które, nas, które widzimy, na te sytuacje, które przeżywamy teraz, na koronawirusa, na różne sytuacje, trudności, ale żebyśmy zwrócili swój wzrok do góry, abyśmy patrzyli na Jezusa. I ufali, i wierzyli, że On jest tym, który wytrzyma wszystko w swoim ręku, że On nas przeprowadzi i że w Nim jesteśmy z, z zwycięzcami, przez Niego jesteśmy zwycięzcami. Ja myślę, że na tym skończymy, że podziękujemy też może e, za. Naszych braci i siostry, które są prześladowani gdzieś tam, żyją w trudnych warunkach w Pakistanie, w Indiach, i dla nas ich postawa dla mnie jest takim wielkim zachęceniem, takim poruszeniem mojego serca, żeby nie być letnim, ale żeby być gorącym dla Jezusa, żeby nie być biernym, żeby być tym, który szuka Pana Boga. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo i za to, że to Ty nas zachęcasz przez Twoje słowo, abyśmy byli stali, niewzruszeni. Gorliwi dla Ciebie, Panie, ale też chcę Ci dziękować za to, że dajesz też taką zachętę przez braci i siostry w Pakistanie, w Indiach. Kiedy patrzymy i słyszymy różne, patrzymy na ich życie i słyszymy relacje, w jaki sposób idą zdecydowanie za Tobą, kiedy mają tyle radości i tyle ufności i tyle wiary w Ciebie, mimo prześladowania, mimo tych trudności, które przeżywają, mogą się cieszyć i żyć w zwycięstwie, Panie, chcemy Ci dziękować za nich. Chcemy ich też błogosławić, Panie, i ogłaszać Twoje zwycięstwo tam w Pakistanie, aby ta Ewangelia mogła dalej się rozkrzewiać, Panie, aby Twoje słowo było tam głoszone w pełni moca, mocy, Panie, aby e, coraz więcej tam osób mogło, żeby tysiącami, setkami tysięcy mogli się nawracać Pakistańczycy, Panie, aby mogli usłyszeć o Jezusie. Tak, jak jeden brat, Panie, mówił, że nie wyjedzie z Pakistanu, chociaż ma taką możliwość, bo ma wizę amerykańską, ale e, nie wyjedzie póki Pakistan nie zmieni nazwy na Jezus, Stan Panie. I dla mnie to jest takie niepojęte, Panie, ale widzę ich gorliwość, poświęcenie, Panie, i dziękuję Ci za te zachęty, które dajesz przez nich, ale też przez Twoje słowo, gdzie nas zachęcasz do tego, aby być pełni stałości, gorliwości dla Ciebie w służbie, w prowadzeniu innych, Panie, bądź uwielbiony, wywyższony. Proszę Cię, aby to, jest, to słowo przemieniało nasze życie, moje życie, Panie, żeby nie tylko po, powiedziane, wysłuchane, Panie, ale by było Takim poruszeniem dla naszych serc, abyśmy mogli dziękować za naszych braci i siostry, ale wszystkim za to, co mamy w Tobie i że możemy patrzeć na Ciebie pomimo różnych sytuacji, Panie, żeby zawsze mogliśmy kierować swój wzrok na Ciebie. Amen.